Kolejne spotkanie Pana Jezusa jest spotkaniem z Marią i Martą, opisanym w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 38 werset do 42. A pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię było jej Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Tylko jedno jest ważne. Ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii pięknie i konkretnie opisuje tę historię i pokazuje moralne znaczenie określonych prawd. Te wersety przedstawiają wartość Słowa Bożego oraz wewnętrzne nastawienie, które jest konieczne, aby to Słowo przyjąć. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Marta odgrywa tutaj główną rolę. Zaprasza Pana do swojego domu, troszczy się, aby Pan Jezus czuł się w nim dobrze, pragnie, aby wszyscy Panu Jezusowi Chrystusowi usługiwali. Są to dobre motywy i nieocenione zachowanie. Maria na początku występuje jedynie na drugim planie. Można nawet pomyśleć, że tylko tak mimochodem jest wzmianka o tym, że usiadła u stóp Pana Jezusa Chrystusa, aby przysłuchiwać się słowom Pana Jezusa Chrystusa. To było jej celem i dlatego przerwała wszelkie inne zajęcia. Ona szuka bliskości Pana Jezusa Chrystusa. U Jego boku doznaje pociechy. W pokorze zajęła u Jego stóp właściwe stanowisko, aby od Niego się uczyć, aby Jego słuchać, aby mieć Jego za swojego nauczyciela. W tym miejscu z takim nastawieniem mogła słuchać Bożych słów. Marta była zaniepokojona. Marta była zatroskana. Ona nie szukała spokoju u boku Pana Jezusa, a przynajmniej tego nie widać. Ani też nie szukała pouczeń z Jego słów, albo co najmniej tego nie widać. Zaczęła skarżyć się na bezczynność swojej siostry. Prawdopodobnie mogła uważać, że Pan Jezus Chrystus za mało doceniał służbę Marty, służbę jej. Ostatecznie zasugerowała Panu Jezusowi Chrystusowi, co powinien powiedzieć Marii. Nie powinniśmy tak postępować. Dobrotliwe słowa Pana Jezusa Chrystusa do Marty mają podwójny wydźwięk. Łaska i sprawiedliwość były na jego ustach, gdy mówi: Marto, Marto. Dwukrotne wypowiedzenie jej imienia podkreśla ważność tego, co chciał jej przekazać oraz wyraża zarówno jego miłość, jak i powagę tego napomnienia. Pan Jezus Chrystus widział, z jakim poświęceniem ona mu usługiwała. Wiedział również, że swoimi uczynkami pragnęła wyrazić, że chce go uczcić i uznać jako podarowanego od Boga Chrystusa. W przeciwieństwie jednak do Marii zaprzepaściła szansę, aby dowiedzieć się z jego pouczeń, że miejsce Chrystusa zastąpi jego słowo. W dzisiejszym czasie Pan Jezus Chrystus jest nieobecny, dlatego jego słowo ma szczególne znaczenie. Nie jesteśmy w stanie wystarczająco docenić wartości Słowa Bożego. Ono jest żywe i działające. Ono daje wierzącym ludziom nowe życie oraz oświetla najskrytsze zakamarki naszych serc. Ono oświeca naszą drogę. Pisma świadczą o Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś w pokorze pragnie odpocząć u Jego boku, przysłuchując się Jego słowom, to wybrał dobrą cząstkę. W bliskiej relacji z Panem Jezusem Chrystusem Marta uczy się, że problem leży po jej stronie, a nie po stronie jej siostry. Pan Jezus nie ganił jej służby, ale jej zatroskanie i niepokój, które jej towarzyszyły i przeszkadzały jej słuchać. Jednocześnie wskazał na to, że społeczność z Nim ma większe znaczenie niż cokolwiek innego, nawet czynionego z myślą o Nim. Marta przyjęła to napomnienie. Później znów mu usługiwała, ale już bez gniewu i pretensji. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 2 werset. Wytrwała i wierna służba dla Pana Jezusa Chrystusa jest przywilejem każdego wierzącego. Jeżeli jednak nasze zaangażowanie pochłania wszystkie nasze myśli, jesteśmy
podobnie jak Marta, w niebezpieczeństwie, aby przeceniać nasze wysiłki. Taka postawa wręcz jest podobna do postawy Saula, króla, który myślał, że Bóg czeka na złożenie mu ofiary, a nie jest zainteresowany uważnym słuchaniem. To czytamy w 1 Samuela, 15 rozdział. Centralne miejsce w naszym sercu i życiu należy się jedynie Panu Jezusowi Chrystusowi oraz Jego Słowu. Oczywiście ważne jest, kim jesteśmy dla Pana Jezusa, ale jeszcze ważniejsze jest, kim jest Pan Jezus Chrystus dla nas.